ktoś atakuje Twój serwer. Co wtedy robisz? Przede wszystkim spokój i sprawdzasz, jakie są aktywne połączenia na Twoim serwerze za pomocą tej komendy. Teraz wystarczy polecenie kill plus nazwa procesu i intruz wyrzucony. W inny sposób odcinamy intruza za pomocą firewalla dokładnie z tym poleceniem. X to naturalnie adres IP atakującego. Gdy musisz działać natychmiast, wykorzystaj to polecenie. Odcinasz serwer od sieci całkowicie. Teraz zabezpieczamy logi i sprawdzamy, co się działo. To jest jednak najprostszy scenariusz. Są jeszcze systemy SIEM, które mogą wykonać tą pracę za nas. Jeżeli chcesz się uczyć systemu SIEM plus hardeningu serweru, wykonywania testów penetracyjnych, reakcji w czasie ataku, obsługi systemów SIEM, Firewalla, Selinuxa plus wielu innych elementów, to zapraszam Cię do zapoznania się z agendą naszego kursu Bezpieczeństwo serwerów Linux. Szczegóły w linku poniżej.